Cześć, witam Was w kolejnej części dotyczącej bezpieczeństwa. Tym razem przedstawię 10 zasad bezpiecznej komunikacji w internecie. Zapraszam również do dzielenia się filmami z tej serii ze znajomymi, gdyż są one adresowane do, myślę, że bardzo szerokiego grona odbiorców, nie tylko osób zainteresowanych stricte kryptowalutami, natomiast do osób, które korzystają z komputerów w sposób zawodowy czy też w sposób prywatny i chcą poprawić swoje bezpieczeństwo, biorąc pod uwagę różne jego aspekty. I dzisiaj parę sugestii, parę moich opinii na temat bezpiecznej komunikacji. Przede wszystkim myślę, że warto rozważyć korzystanie z usług dostawcy VPN, czyli Virtual Private Network. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że część z Was pewnie posiada klienty VPN-a od swojego pracodawcy. Natomiast pamiętajmy, że taki klient VPN-owy to nie jest to samo, co komercyjnie wykupiona usługa. Klient VPN-owy dostarczony Wam przez Waszego pracodawcę umożliwia przeważnie dostęp do firmowych zasobów. Natomiast zewnętrznie wykupiona usługa VPN-owa umożliwia po prostu przedstawianie się w internecie spod innego adresu IP, czyli będziemy widziani jako osoby na przykład z innego kraju. I przykładem, który udostępnia taką usługę i myślę, że jest realizowana w bardzo dobry sposób, jest projekt NordVPN. Kolejna sprawa, często zachodzi potrzeba tworzenia sieci ze współpracownikami czy też z osobami, z którymi realizujemy różne przedsięwzięcia właśnie online i tutaj dobrze jest rozważyć właśnie wykorzystanie narzędzi typu Mesh VPN. Przykładem tego narzędzia jest projekt na przykład Hamachi, który kiedyś i nadal pewnie jest używany do właśnie zakładania takiej wirtualnej sieci i grania chociażby w gry sieciowe, w gry online. Kolejna sprawa to rozmawiając na dowolnym komunikatorze, zwracajmy uwagę na to, aby był on szyfrowany end-to-end. I tutaj tak naprawdę stosując taki rodzaj szyfrowania nie ma możliwości podsłuchania naszej rozmowy, gdyż ona jest szyfrowana u nas, a następnie odszyfrowywana dopiero u odbiorcy. A wszelkimi kanałami transportowymi jej treść jest przekazywana w sposób zaszyfrowany. I tutaj Messenger czy chociażby WhatsApp nie są do końca polecanymi rozwiązaniami. Nie są to komunikatory szyfrowane end-to-end, natomiast bardzo dobrym i chyba na ten moment najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie jest komunikator Signal. Kolejna sprawa, również komunikacja zespołowa. Tym razem, jeśli chcemy po prostu prowadzić rozmowy w zespole w większej liczbie osób, często do tego jest używany komunikator Slack. Ma on oczywiście klienta mobilnego, ma wersję przeglądarkową. Natomiast wszelkie dane z rozmów Slacka są trzymane na ich serwerach. Tutaj odpowiednikiem tego, również korzystającym z szyfrowania, jest projekt keybase.io. Ostatnimi czasy również ze względu na wzrost popularności Slacka odkryto tam szereg podatności. Dlatego myślę, że jeśli dbamy o bezpieczeństwo komunikacji w zespole i nie chcemy, aby te dane były trzymane w jawny sposób na czyichś serwerach, warto rozważyć według mojej opinii właśnie rozwiązanie Keybase. Kolejna sprawa tyczy się komunikacji, w której wysyłamy wszelkiego rodzaju zdjęcia, pliki graficzne. Zwracajmy uwagę na to, aby były one udostępniane bez tak zwanych metadanych. Te metadane pozwalają zapisywać w pliku graficznym na przykład nasze współrzędne geograficzne, kiedy zdjęcie zostało zrobione, czym i tak dalej, co może niekoniecznie powinno być udostępniane w sieci, w firmie, czy też z osobami, którymi realizujemy projekt, z którymi współpracujemy. Dlatego warto zwrócić uwagę, czy nasz telefon, czy nasz aparat domyślnie przypadkiem nie ustawia tego typu metadanych. Jeśli tak, to najlepiej to wyłączyć, a jeśli z jakichś względów potrzebujemy tych metadanych dla pewnych zastosowań, to wrzucając, czy też udostępniając klientowi, czy też współpracownikowi pliki graficzne, sprawdźmy za pomocą
dostępnego za darmo narzędzia online'owego Exif Readera, czy te dane są tam zapisywane, a jeśli są, może warto je po prostu wyczyścić. Kolejna sprawa, czyli wymiana plików. Często współpracując zdalnie potrzebujemy wymieniać się jakimiś plikami. Do tego warto zastosować rozwiązania takie jak WeTransfer, czy też fajna i darmowa usługa Send Firebox, która umożliwia przesyłanie, dzielenie się plikami w rozmiarach do 2,5 giga. Również przesyłanie to jest szyfrowane end-to-end, także tutaj bezpieczeństwo i prywatność jest naprawdę na odpowiednim poziomie. Jeśli natomiast chcemy być jeszcze bardziej pewni tego, że dane przesyłane przez właśnie Send Firefox nie będą przez nikogo odczytane, możemy również ten plik, który chcemy udostępnić, spakować i założyć hasło. Oczywiście hasło to należy do odbiorcy przesłać innym kanałem komunikacji, czyli jeśli na przykład link do tego zasobu, tego pliku przesyłamy mailem, to warto to hasło przesłać na przykład szyfrowanym komunikatorem end-to-end, takim jak Signal. Siódmy punkt to należy bardzo uważać na załączniki w poczcie elektronicznej. Jeśli jakiegoś maila się nie spodziewamy, a zawiera on załącznik, jeśli ten mail jest pisany łamaną polszczyzną, to również należy go jak najszybciej usunąć. Chociaż najlepiej było, jeśli nasz dostawca usług poczty elektronicznej już na swoim poziomie potrafi tak przefiltrować, aby tego typu załączniki do nas nie dotarły. Jednak dobrą praktyką bez względu na wszystko jest nie otwieranie załączników w mailach, których się nie spodziewamy. Najlepiej takich załączników w ogóle nie wysyłać, tylko właśnie udostępniać pliki poprzez umieszczenie ich na odpowiednim zasobie i przesłanie jedynie linku odnośnika do samodzielnego pobrania tego typu wiadomości. Oczywiście staramy się nie klikać od razu linków wiadomości poczty elektronicznej. Sprawdzamy, dokąd one dokładnie prowadzą. Często one mogą prowadzić do różnych zasobów w internecie, które z automatu pobiorą, czy też nawet uruchomią nam jakieś złośliwe oprogramowanie. Dlatego warto najpierw sobie najechać na taki link w poczcie elektronicznej, sprawdzić, dokąd on prowadzi, a następnie, kiedy jesteśmy już pewni, kliknąć go. Tym bardziej, jeśli ta wiadomość z tego typu linkami pochodzi od nieznanej nam osoby, która właśnie w ten sposób z nami się komunikuje. Dziewiąty punkt to również tutaj to jest przedstawiona przeze mnie taka ochrona przed phishingiem, czyli przed fałszywie spreparowanymi do nas wiadomościami podszywającymi się pod na przykład bank czy wszelkiego rodzaju inne instytucje. Często tutaj osoby tworzące takie kampanie złośliwe rejestrują domeny, które są bardzo podobne do domen, pod które się podszywają. I tak na przykładzie Google to L może być zapisane jedynką i w tym momencie bardzo trudno rozpoznać takie znaki. Często również dochodzi do zamiany w miejsce litery M, na przykład pisane jest RN i to również zaciemnia trochę możliwość tego przeczytania. Także również zwracajmy uwagę na to, dokąd dokładnie te odnośniki nas prowadzą. I ostatni punkt, też taka mała może sugestia. Warto rozważyć szyfrowanie poczty elektronicznej z tego względu, że domyślnie poczta elektroniczna, która jest przesyłana pomiędzy nami, nie jest w żaden sposób szyfrowana. Może tutaj warto zainteresować się protokołem PGP, który szyfrowanie takich wiadomości jak najbardziej umożliwia. I to wszystko, jeśli chodzi o tą część. Jest to już przedostatnia część tej playlisty odnośnie bezpieczeństwa. Zapraszam do dzielenia się tymi filmami ze swoimi znajomymi i do zastosowania chociaż jednego punktu tutaj przedstawionego i podzieleniu się swoją opinią w komentarzach. Dziękuję, cześć.